na Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Kujawia wraca do gry. Dobrze się czyta. Piłkarze Kujawi Bank Spółdzielczy i Nowrocław wracają do gry. Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej ustalił terminy rozgrywek zarówno czwartej ligi, jak i meczów pucharowych. Na ten temat rozmawialiśmy ze Sławomirem Roszakiem, prezesem klubu. No właśnie, znane już są jakieś konkrety odnośnie terminów? Tak, no organizator rozgrywek, Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej na swoim posiedzeniu oczywiście wcześniej konsultował z prezesami klubów. Już podjął uchwałę odnośnie rozpoczęcia rozgrywek czwartej ligi, w jakim trybie mielibyśmy właśnie jesienią rozegrać. No i również temat Pucharu Polski, Okręgowego Pucharu Polski, tutaj dokończenie tych rozgrywek, bo jak na pewno wierni kibice wiedzą, jesteśmy w 1/4 finału. Będziemy rozegrywać mecz w Kujawiakiem Kowal na wyjeździe i termin tutaj przypada na 25/26, czyli sobota, niedziela, lipca. W międzyczasie jeszcze 5 sierpnia rozegralibyśmy przy awansie półfinał, a kolejne soboty po tym 1/4 finału będą już startowały rozgrywki czwartej ligi. No będzie 21 zespołów, będzie 17 terminów do rozgrywania meczy jesienią i 3 kolejki będą przełożone na rundę jakby wiosenną i one jakby dopiero podsumują rozgrywki, można powiedzieć, właśnie tej pierwszej rundy z podziałem na 1-7 zespoły właśnie zajmujące te miejsca i od 8 do 21 będą o utrzymanie pozostałe zespoły rozgrywać mecze na wiosnę. Tyle, że ta pierwsza siódemka rozegra 12 meczy na zasadzie mecz i rewanż, czyli jeszcze raz. Łącznie 3 chyba mogą zespoły między sobą rozegrać mecze, a ta dolna tabela no to już rozegra tylko po jednej kolejce jako właśnie w formie rewanżowej. No i tutaj mały ukłon jakby w stronę, jak już też wcześniej było tutaj, wierni kibice czytają oczywiście na stronach naszego klubu, no była ta też zagrożenie, że może od 6 do 8 zespołów spadać przy awansie 4 zespołów z 5 ligi. No tutaj jednak będzie mały ukłon w stronę czwartej ligi, czyli mistrzowie piątych lig uzyskają bezpośredni awans, a zespoły z drugich miejsc do tej pory awansujące rozegrają baraż z 2 jakby zagrożonymi najwyżej w tabeli zespołami o tą czwartą ligę, czyli ewentualnie przy tych 8 zespołach spadkowych, no te 2 najwyżej w tabeli rozegrają jeszcze mecz ostatniej szansy właśnie z wicemistrzem tych 2 grup piątej ligi. Jak obecnie trenujecie? Jak to wygląda? Oczywiście treningi teraz już troszeczkę poprawiły się organizacyjnie w związku z wprowadzeniem jakby już tych, czy odmrożeniem tych obostrzeń. Wiadomo, że na pełnowymiarowej murawie tutaj możemy już w pełnych grupach trenować, to co na pewno ucieszy trenera. Jesteśmy też po rozmowie z zawodnikami. No muszę powiedzieć, że większość zawodników zadeklarowało chęć gry na przyszły sezon. Oczywiście no, też jest uzależnione to od budżetu. Mam nadzieję, że tutaj nasze lokalne instytucje nie odmówią nam tego wsparcia również na tę drugą część naszego tutaj roku, no bo to będzie też ważny właśnie ten okres letni, żeby się przygotować do rozgrywek i te 17 kolejek jesienią, które nas tutaj czeka, no rozegrać w jak najlepszym stylu, aby no nie być zagrożonym przynajmniej spadkowym, a wiadomo, że najłatwiej grać jednak w tej grupie 1-7, bo można też na wiosnę wtedy ogrywać ewentualnie właśnie wychowanków, których tutaj mamy coraz liczniejszą grupę, która mam nadzieję zasili tą drużynę seniorów w najbliższej przyszłości. Marleno, przybyłaś do studia telewizji miejskiej z nowymi książkami i w nowej fryzurze. O kwestiach fryzjerskich może porozmawiamy innym razem, a tymczasem witamy w programie Dobrze się czyta. Muszę powiedzieć, że zaskoczyłeś mnie tutaj, że nowa fryzura, że spostrzegłeś, ale dziękuję bardzo. Tak, być może się to wiąże z tym, że bohaterki książek, które ostatnio przeczytaliśmy, oparły swoją karierę może na urodzie, ale przede wszystkim na wielkim talencie i ciężkiej pracy.
Na przykład bohaterka książki, którą trzymasz w ręce. Tak, ciężka praca, jak najbardziej perfekcjonistka, autorka, bohaterka tej książki. Ale może powiem, zacznę od autorów książek, od autorek. Angelika Kuźniak i Ewelina Karpacz-Oboładze, Czarny Anioł, opowieść o Demarczyk. Angelika Kuźniak znana już jest z takich opowieści biograficznych, reporterskich. Napisała książkę o Marlenie Dietrich, napisała książkę o Papuszy, a teraz właśnie napisała książkę o Ewie Demarczyk. Obie książki, te, które wymieniłam wcześniej, no i oczywiście ta też, są dostępne w bibliotece, czyli o Marlenie Dietrich i o Papuszy możemy przeczytać, wypożyczając z Biblioteki Miejskiej. Obie panie dokonały naprawdę dużej pracy, ponieważ od lat Ewa Demarczyk nie udziela wywiadów, a praca tych pań polegała na tym, że przeprowadziły dziesiątki rozmów, 70 rozmów, przeszło 70 rozmów z osobami, które były związane z Ewą Demarczyk. Ewa Demarczyk to postać niezwykła. Jej występy wzbudzały ekscytację wśród publiczności. Wręcz wykonania jej były perfekcyjne. Do dzisiaj pewnie większość pamięta, chociaż w mediach Ewa Demarczyk już właściwie nie występuje, bo tak jak powiedziałam, nie udziela wywiadów. I tak chciałabym tutaj Państwu zacytować właściwie takie motto z książki, które dobrze ilustruje jej podejście do spraw prywatnych, z których nie chciała się zwierzać. Ja jestem do dyspozycji absolutnie do końca, do dyspozycji publiczności. Od momentu, kiedy wchodzę na scenę, gaśnie światło i zaczynają się dźwięki. I to jest taka kwintesencja jej osoby. Ona nie chce się dzielić swoim prywatnym życiem. Ona chce dzielić się sobą tylko i wyłącznie na scenie. I rzeczywiście cała się oddawała na scenie. Przez zagraniczną publiczność była przyjmowana jak swoja. Hiszpanie mówili, że wykonuje pieśni latynoskie. Z kolei, gdy występowała w Związku Radzieckim, mówiono, że ma duszę wschodnią, czyli wszędzie u siebie była osobą swoją, czyli bliskim im człowiekiem. A co inni mówili o Ewie Demarczyk? Jaka była, oprócz tego, że prezentowała wspaniałe występy? Izabela Cywińska tak powiedziała o Ewie Demarczyk. Miała trudny charakter, ale łatwy przy takim talencie nie jest obowiązkowy. Z kolei jako zwykły człowiek miała też swoje słabości. Była osobą bardzo przesądną. Uważała, że spóźnienie się na swój własny recital świadczy dobrze o tym i wróży dobrze. Miała też bardzo trudny charakter, jak już tutaj cytowałam słowa Izabeli Cywińskiej. Janusz Frączek również mówi, że była gwałtowna i apodyktyczna, a ja do tego dodam, że była perfekcyjna. Musiało być wszystko dopięte na ostatni guzik. I jeszcze jeden cytat, który chciałabym przytoczyć, bo właściwie mówi o niej wszystko. Miała zdolność skupiania i przykuwania uwagi, jak kapłanka, która na przemian otwiera duszę i zamyka się w sobie. To Chicago Tribune przytacza u siebie taką informację. Ja myślę, że po prostu miała dotychczas, dokąd występowała na scenie, i myślę, że ma do tej pory charyzmę. Tak. Tak jak gwiazda, o której ja pozwolisz teraz ja powiem. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, jej uroda chyba do dzisiaj sprawia, że niektóre męskie serca biją szybciej, ale jej kariera, poznają Państwo tę panią, jej kariera nie była oparta na urodzie. Nawet małżeństwo z Karlem Pontim, swego czasu bardzo wpływowym producentem, nie było decydujące, chociaż oczywiście pomogło w tej wielkiej karierze, ale przede wszystkim
talent i ciężka praca i niepoddawanie się przeciwnościom losu. Urodziła się jako nieślubne dziecko w bardzo biednej rodzinie. To naprawdę we Włoszech w latach 30. ubiegłego wieku nie była dobra przepustka do kariery, do świata sławnych i bogatych. A mimo tego, dzięki cechom swojego charakteru, stała się chyba największą współczesną żyjącą legendą. Sophia Loren, bo o niej oczywiście mówię, z okazji ukazania się jej książki autobiograficznej Wczoraj, Dziś, Jutro, grała z takimi osobami jak Cary Grant, John Wayne, Charlie Chaplin, Marlon Brando, z wielkimi postaciami włoskiego kina w okresie rozkwitu Cinecittà. Tak, i poznajemy ten blask jej kariery w jej wspomnieniach, ale poznajemy też cienie, bo nawet jeżeli nam się wydaje, patrząc na tę okładkę i czytając tę książkę, że tak, możemy sobie pomyśleć, takiej gwieździe to łatwo, prawda, się uśmiechać, ale no, proszę sobie przeczytać właśnie, że wcale sława czy bogactwo nie chronią nas od cierpienia, nieszczęścia, o różnych przeciwności losu. I myślę, że ta siła charakteru, nie tylko to zewnętrzne, ale i wewnętrzne piękno, sprawiło, że może największym sukcesem w życiu Sophie Loren jest nie liczba zer na koncie, nie liczba sprzedanych biletów na filmy z jej udziałem, ale wewnętrzna radość, taka można powiedzieć ciągle dziecięca radość w niej, która emanuje z tej książki, zresztą polecam na handrę i nie tylko. Tak, w tej książce zresztą udajemy się, tak jak już zasugerowałem, w podróż do Włoch, do Hollywood czy do Genewy, w której mieszka od prawie 40 lat gwiazda, czyli można powiedzieć generalnie podróż na zachód. Ale ty, Marleno, jak zerkam tutaj na następną książkę, którą przygotowałaś, proponujesz nam podróż w innym kierunku, podróż na wschód, czyli także, jak twierdzisz, podróż w głąb naszej psychiki. Też, jak najbardziej. Autorem książki, którą chciałam zaproponować, jest Colin Taburn. I jest to najpopularniejszy i najbardziej zasłużony, utytułowany dziennikarz, podróżnik brytyjski, ale znany w świecie. U nas znany jest z kilkunastu wydań, a w bibliotece znajdziemy właśnie to wydanie, które chcę dzisiaj zaproponować, Góra w Tybecie i Po Syberii. Autor w jednym z wywiadów, którego udzielił właśnie będąc w Polsce, powiedział, że jest on pisarzem, który podróżuje, ale nie jest podróżnikiem, który opisuje. I to ta tutaj uwaga świadczy o tym, ja się przekonałam, czytając, że język jest naprawdę doskonały. Zachwycające piękne zdania, ale też potrafi tutaj włożyć w treść tej książki i posiada taką umiejętność opowiadania. A Góra w Tybecie przenosi nas do Azji, do góry Kailas. On się tam właśnie udał. Góra Kailas jest jedną z największych, najświętszych gór, do której pielgrzymuje 1/5 ludności. I góra ta ma znaczenie właściwie takie święte. Pątnicy pielgrzymują tam w celu oczyszczenia się. Jedno okrążenie góry wymazuje wszystkie grzechy życia. Więc jakby można to powiedzieć, warto okrążyć. Colin Taburn zaprasza nas nie tylko w podróż do tych miejsc, do tej góry, nie tylko pokazuje nam kulturę tamtego regionu, krajobrazy,
ale też pokazuje nam niecodzienne rytuały, które się odbywają, tak zwane podniebne pogrzeby. Ale oprócz tych informacji, oprócz takiej małej historii europejskich wypraw w to miejsce, a może tak na marginesie powiem, że pierwsza wyprawa była w 1740 a bodajże czy 14. W każdym razie w pierwszej połowie XVIII wieku miała miejsce, dotarł tam Europejczyk. I oprócz tych właśnie informacji jest też tutaj refleksja autora nad swoim własnym życiem, nad istotą tego życia, nad przemijaniem. Doświadczony życiowo autor traci w przeszłości traci rodzinę, matkę, ojca i siostrę i to sprawia, że cały czas nie rozumie tego, co się stało i chce zrozumieć tajemnicę śmierci. I to też jest jego cel podróży. A dla nas piękne są właśnie te rozważania o istocie życia i troszeczkę możemy poznać inny krąg kulturowy. Na pewno warto przeczytać. Ja tylko powiem Państwu i Tobie, Marleno, że nie trzeba udawać się aż do Tybetu, by znaleźć się w mitycznej wschodniej krainie. Polecam Państwu jak najbardziej podróż realną, ale na razie podróż literacką z książką Małgorzaty Szejnert Usypać góry, więc znowu góry w tytule, chociaż krajobraz Polesia raczej równinny. Tak, jest to kraina, która obrosła mitami sięgającymi starożytności. Myślę, że wielbiciele twórczości Ryszarda Kapuścińskiego pamiętają jego opisy dzieciństwa na Polesiu. Tam też są właśnie w książce Małgorzaty Szejnert odwołania do twórczości znakomitego reportera, ale poznajemy tę krainę nie tylko z polskiej perspektywy, ale różnych cudzoziemców zafascynowanych nią w przeszłości i w teraźniejszości. Oczywiście łatwo się domyśleć, że tragedie XX wieku, czasy okupacji hitlerowskiej, później długie lata panowania Związku Radzieckiego sprawiły, że nie było łatwo żyć na Polesiu, ale czytając tę książkę, która z jednej strony pozwala nam na podróż w przeszłość, ale też poznanie tego, nie tylko tego mitycznego Polesia, ale także tego realnego, chyba daje odpowiedź na takie pytanie, czy czar Polesia trwa, pozytywną. Ale to już Państwo muszą sobie na to odpowiedzieć, czytając książkę Małgorzaty Szejnert. Na pewno czarowną gwiazdą jest Sofia Loren. A równie intrygującą jest postać, opowieść o Ewie Demarczyk, Czarny Anioł. No i podróż, którą możemy się sami również wybrać w celu na przykład oczyszczenia z grzechów ziemskich. Góra w Tybecie. Po te i inne książki zapraszamy do Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.